i właśnie wyruszamy z moją mamą do Warszawy na premierę filmu Mawka i Strażnicy Lasu. Lubicie komentarze, bo w tym odcinku mam ochotę skomentować mój stary odcinek, w którym spotkałam się z na innej premierze z super youtuberkami. Zabawa, po prostu szaleństwo, dyskoteka. Będziesz mogła już przespać do 9. Nice. I to jest najważniejsze. Pałac Kultury, widzicie, wreszcie by się udało wam pokazać, tam jest Pałac Kultury. Jestem w Warszawie, słuchajcie, korki, mnóstwo samochodów, to nie jest moja mieścinka mała, panika ogromna, błagam, przepuszczajcie mnie! Dobra, nie nagrywaj mnie, bo ja muszę się skupić, ja tu jadę prosto. Hejo, 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 właśnie jesteśmy w naszym pokoju, już wreszcie w hotelu. Powiem wam, że mi wjazda była mega męcząca, tak oto się prezentuje nasz pokój. Zrób fokę, zrób fokę! Żartuję, dobra, to chociaż przetestuj łóżko. Tak. Na fokę, na fokę! Żartuję, ale za to widok. Dobra, pochwal się widokiem, bo wiem też jak ty. O, mamy Warszawę, słuchajcie, też piękny widok. Przygotowania trwają. Słuchaj, jak jechałaś na tamtą bajkę, to nie robiłaś makijażu. Dziecią byłaś taką. No cóż, a ja od roku w zasadzie jakoś tak półtora się maluję tak mocniej, będę sobie... A co to znaczy mocniej? Czyli co dodajesz? No to znaczy, że dodaję więcej korektora czy coś, bo tak. Brawo, brawo, brawo. Stylóweczka. Powiem wam tak, mi się mega podoba i uważam, że jest totalnie slay. Slay? Co to znaczy slay? Młodzi ludzie zrozumieją. Okej, okay, dobra. My już jesteśmy gotowe, mam zaproszenia i wyruszamy na premierę filmu. Ja uwielbiam chodzić do kina w ogóle, bo filmy w kinie kocham. Tym bardziej takie magiczne, a najbardziej nie mogę się doczekać spotkania z Roxaną Węgiel i Hejką Trenką, bo z Hejką Trenką nie widziałam się strasznie dawno, więc mega się ekscytuję tym spotkaniem. Patrzcie, co zrobiła mi moja mama. Podeszłam do prawa Marcina, na pewno go znacie. A moja mama, co zrobiła? Wzięła kamerę, po czym nagle spuściła telefon. Mi się tego było poznać. Moi klasie chłopaki cały czas gadają. Ja też ciebie kojarzę, więc... Bo dlaczego? Na szczęście, chociaż zdjęcie udało mi się zrobić. Chcecie obejrzeć film? Tak! O, a czego oczekujecie po nim? Jak myślicie? Super, mega, kolorowe pomysły. O, tak, magii w ogóle. Mamy się spotkać Roxy Węgiel i mam do niej jedno pytanie. Moje pytanie brzmi, jak było brać udział w produkcji takiego magicznego filmu? Niesamowita przygoda. Bardzo dobrze odnalazłam się w roli Mawki. Jest to magiczna animacja z cudownym przekazem, także bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w tym udział. Ja już nie mogę się doczekać właśnie. Też jestem ciekawa, jak wyszło, bo nie oglądałam wcześniej. Dziewczyny, słuchajcie, patrzcie, z wielkimi watami pokazać uśmiechy zielone. To był Szrek czy Mawka? Całe zielone zęby. Mam do ciebie, Lenka, bardzo ważne pytanie. Jak ci się podobał film? Był naprawdę super, był wzruszający, był też z przekazem, więc każdemu polecam. Super. I jeszcze jedno pytanie. Jaki jest twój ulubiony bohater? Oczywiście Mawka. Jest bardzo miła i bardzo wrażliwa. O, Anelka, twój? Mój chyba Łukasz. Super. A my zaczynamy oglądać odcinek. I zapraszamy. O Boże, ja byłam młoda! Ja byłam młoda! Hej, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. A tu młodzieżówka. Pamiętacie w ogóle ten dom? Fajnie było. Tak, pamiętam, jantarowa wiązała się z tym. Bo ja Boże, te firanki kupiłam jeszcze kiedyś w Łęcznej do pierwszego mieszkania. One zawsze ze mną jeździły, uwielbiałam je. Już nie ma tych firanek. I nie mam już tych firanek, gdzie one są? To moje ulubione były, one by tu idealnie pasowały do twojego pokoju fioletowego. Ruszyliśmy do hotelu, my, czyli ja, Piotr i oczywiście Amelka. Już w pierwszej chwili Amelka odkryła niesamowitą rzecz. Jestem taka podekscytowana, jaką niesamowitą rzecz tam odkryłaś. Nie wiem, czy jestem bardziej zażenowana samym tym odcinkiem i że byłam na nim taka mała, czy tym, jak ty to właśnie komentujesz. Spokojnie, nie stresuj się tak. Fakt. O kurde, jak... A, okno!
ale ja... Jakie to było odkrycie, wam powiem! Nie no, to było... Nie no, okno! Mieszkałaś w dziupli i odkryłaś okno! Pojechała do miasta! Piwnicy mnie trzymali, dlatego ja takich zjawisk nie widziałam. Warszawa i po prostu od razu dziewczyna zachłysnęła się światem! Tak było! Tym luksusem, tym oknem! I pamiętam ten twój tekst, zjechaliśmy samochodem, a ty tak... Ja to się tak czuję, jakbym była pół z Lublina, a pół z Warszawy, bo czuję się zażenowana! Chodźmy ten odcinek już skończył. Tak, już nie. Idziemy dalej. W pokoju hotelowym Amelka zachowywała jak zwykle spokój. No, jak zwykle, jak dokładnie, tak wygląda. To jest jakaś pokoju! Ja zaczęłam jakoś podskakiwać i pływać, ja to... Mam czerwone policzki, już nawet nie wiem, czy od tego, że brakuje mi powietrza przez śmiech, czy od tego, że jestem tak zeszła. I znowu karetka. Co za obserwacja? Nie wiem, jakiś dzisiaj dzień wypadków, czy co? O, widzisz? Patrz. To nie karetka. Nie no, karetki są fascynujące. Ami. O, to też się nic nie zmieniło, Nieprawda! Nie, zmieniło! Nieprawda. Teraz są słuchawki i książki. Chyba, że słucham w samochodzie, najczęściej słucham podcastów o mordercach. No, ale tak, ale generalnie jak Amelka gdzieś jest u nas w domu, to właśnie ma słuchawki i czyta książki. Co robisz? Oglądam. Jesteśmy w hotelu Hilton Hampton na 17 piętrze. O, zabajerowałem. I szykujemy się do wielkiej premiery. To ja, Józef Dzięcioł. Stówkę poznać. Nie, bez komentarza. Amelka zaczęła przygotowania. No wiecie, ciuszki, fryzurka i takie tam. Na łóżku kurtkę, znaczy czy jesteś taki gangster, jak o tobie mówiłam. Zaraz. Najpierw należy buciki, ładny pantofel, ostatni. Boże, jakie pantofelki! Jakie cute! Matko, za słodki! Uuu, taki miś! Bo ja jestem mini gangster. Amela, ja nie wiem, jaki kraj tacy gangsterzy? Jakiś bunt miałam, wtedy jestem mini gangster. Ja nie wiem, kogo... To był bunt czterolatki. Nie, z 8, 9, nie, poczekaj, 7 miałam w tym. Nie, z 8 albo 9. Jakoś tak. Będzie tam Misia i ja i Nikola vlog. Będzie też dużo innych youtuberek, w którym wczoraj byłam na imprezie. Czy jest kiedyś czas, kiedy Amelka i Piotrek sobie nie dokuczają? Nie ma. Proszę jedynkę wcisnąć. Na jedynkę. One. Na zero chyba. Jedynka jest recepcja. No. Bo trzeba oddać karty, Piotrek. Przecież nie ukradniemy kart. Ukradniemy. Nie. Tak. Nie, ale ty będziesz płacił odszkodowanie. W milionach? Tak. Mam tyle kasy. Proszę. A nie mam. No właśnie. Te moje. No właśnie. Te dyskusje. Wejście jak prawdziwe gwiazdy! Ale się zmieniły, zobacz, Nikola. Bardzo. Nikola to już jest tak dorosła. Za to Amelka z prawdziwej roszpunki zamieniła się w taką nastolatkę. Nadal jestem roszpunką. Pamiętajcie, że roszpunce w pewnym momencie odcięli włosy, więc wiecie. O. Idziecie do lekarza po kolei do mnie? Dajmy chwilę ciszy dla moich pląsów w poprzedniej scenie. Po prostu... No właśnie, i to nagle on się wtedy pojawi, nie? Hej, hej, to ja, Fraziomek. Witaj w moim świecie. Yeti! Yeti! No tak, Yeti. To... Ja jak zwykle po prostu pomagam, ćwiczę. Dobrze, żeby... wspierasz właśnie, widać, że wspierasz. I gwiazda też, Amelka. Pan Adam. Tego. Piotr Adamczyk grał w produkcji Marvela, a ja jestem wielki. Piotr! Piotr Adam. Jeszcze raz. O, pan Piotr. Pan taka Piotr, gwiazda tak. Od naszej gwiazdy. Nie Adam, Piotr.
Pan Piotr, tak? Tak. A Mela chce coś powiedzieć. Biłyście się o lajki, wiem, widać to, nie? I o suby pewnie. Braziomek! W imieniu Monolith Films zapraszam serdecznie na pokaz specjalny, taki ukryty, tajny, ekstra, specjalnie tylko i wyłącznie dla was. Zapraszam serdecznie, Piotr Adamczyk jest z nami. Braziomku był bardzo fajny, przez pół filmu rozmawiałam z Misią. Nie, no to nie. Zachwyt totalny. Pół filmu przegadała, pół przespała, no i jest. Nie, ale tak to jest, akurat to jest totalnie ja na filmach, ponieważ możecie się zapytać Julii, ale ja pół filmu, zawsze jak chodzę do kin, to pół filmu przegaduję z Julą. Dlatego nie lubię z nią chodzić. Ciągle gada. I nie lubię z nią oglądać filmu w domu. Ciągle gada. Ja nie wiem, co ty masz z tą misią. Zostaw tą misię, bo dostaniesz zakaz sądowy zbliżania się. I wreszcie nastał czas wywiadów. A Melka mogła wreszcie się wygadać. Że ten pan kiedyś się zmienił. Ten główny podróżnik, tak? Że się zmienił. To na początku był taki bardzo... Ja byłam wtedy zestresowana. No. No, dlatego musiałem ją podpowiadać. To była akurat prawda. Cicho, bo właśnie się wypowiadasz TVP Kultura. Właśnie jest naprawdę fajny. Też czasami śmieszny. Chyba dźwięk nagrywaliśmy ziemniakiem, albo nie wiem, mikrofalówką. I kochani, mi też udało się załapać do telewizji. Łapka w górę dla mamy! Mi się najbardziej podobało to, że preziomek... Nie, no tak nie. Się załapała, że szok. Jeszcze nie daj... Nagadałaś się? Załapała cię jako osoba towarzysząca, to jeszcze w tym swetrze. Faktycznie był kiepski. Wątpił w to, że mu się uda. I zapraszamy do kina. Nie! Jedno zdanie. Zapraszamy do kin. Ale nagrali? Pojawił się też prawdziwy magik Y. A Melkam próbował udowodnić, że nie da. Znaczy, tak, to... Ale dał radę. Nie, wrzucimy ją do środka. Pamiętasz kartę? Jak nie, to mamy nagradę, rzeczywiście. Potrzebujemy jokerów. Się przełożę parę razy. I teraz jokery znajdą swoją kartę. Chcesz się ułożyć w ten sposób? Raz, dwa, trzy. O, ja nie wiem, że ci tak nie zostało. A Belka nie zapomniała też o was. Złapała prawdziwą gwiazdę TikToka, Natalię Sisik. A jak robić takie fajne TikToki? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba być takim prawdziwym, autentycznym. Trzeba pokazać siebie takim, jakim się jest, a nie udawać kogoś innego. No i podążać też również za trendami, które... Byłam ty taka mała, to byłam też trochę bardzo cringe'owa. Mam nadzieję, że moja skala cringe'u... Nie, byłaś najsłodszym dzieckiem na świecie. Nic nie było tam cringe'owe. Nawet te buciki ze smyka były urocze. Cringe. A moja foka na materacu, jakaś foko, chływako, coś? To nie było cringe'owe, to ja przepraszam. Ale od dawna myślałyśmy o tym, żeby nagrać coś takiego typu komentarii, właśnie, żeby komentować nasze stare odcinki, może z Julką, więc napiszcie w komentarzach, czy podobałby wam się taki pomysł, czy chcielibyście tego więcej. Na dziś to wszystko, jeżeli podobał wam się odcineczek z mojej wyprawy do Warszawy, zostawcie łapkę w górę, subka i widzimy się w sobotę. Buziaczki!